Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest modelowi koparki Huina 1593 zielonej. Jest poświęcony bardziej zasilaniu tej koparki. To znaczy zdecydowałem się nagrać ten odcinek, ponieważ dużo z Was, dużo osób z Was, moich widzów, pisaliście do mnie, czy to mailowo, czy to na Messengerze, gdzieś tam na Facebooku, że założyliście sobie akumulator LiPo 3S do swoich maszyn i może nie w większości, ale w dużej części z Was spaliliście sobie maszynę, to znaczy albo płytę sterującą, albo silniki w siłownikach. Najczęściej była to płyta sterująca i niektóre z Waszych właśnie informacji czy wiadomości, które od Was dostałem, no dało się odczytać jakby z taką pretensją z Waszej strony, że nagrałeś film, pokazałeś, jak ta koparka kopie i u Ciebie chodzi na LiPo 3S, ja założyłem i sobie spaliłem. Po rozmowie z Wami, być może są teraz wśród Was te osoby, oglądacie po prostu te osoby, z którymi rozmawiałem, może to oglądacie. I po rozmowie z większością z Was zapytałem Was, jaki akumulator założyliście do tej swojej koparki. I większość z Was mi pisała, że były to różne akumulatory, znaczy mało istotna firma, natomiast większość z Was pisała, że to jest, że założyliście akumulator LiPo 3S, taki 4535C, 2500 mAh, 1500 mAh, 2000, różne to były wartości. I teraz chciałbym po prostu tym filmem wytłumaczyć Wam, i poniekąd mieliście do mnie o to pretensje. Słusznie, niesłusznie, nie wiem, nie mnie to może oceniać, natomiast może faktycznie powinienem Wam to wcześniej wytłumaczyć, we wcześniejszym już filmie, no ale nie zrobiłem tego, dlatego teraz nagrywam ten film. Chodzi o to, że jeżeli, może nie tak, zacznę od początku. Rozmawiałem za pomocą korespondencji tam przez Messengera, przez Facebooka z producentem tych koparek, z firmą Opto Toys. Oni są tam dostępni na Facebooku, można z nimi tam po angielsku porozmawiać. Jest to taka łamana angielszczyzna, ale idzie się z nimi dogadać. I producent poinformował mnie i zadeklarował mi, że zarówno płyta, jak i siłowniki, po prostu elektronika tej koparki jest przystosowana do w zakresie działania, w zakresie woltażu od 6 do 12 V. Czyli jest możliwość zamontowania akumulatora LiPo 3S do tej koparki i użytkowania tej koparki na tym akumulatorze, ale jest jeden warunek. Musi to być akumulator o małym obciążeniu, to znaczy to C, wspomniane C przeze mnie, musi być małym, o małej skali, czy musi to być małe C. To znaczy, zwróćcie uwagę, ja tutaj mam, ja użytkuję w moim modelu, który jak widzicie jest dobry, jak widzicie po moich filmikach tam kopię, ja właśnie na tym akumulatorze w większości kopię. Dlaczego, czy kopię, czy użytkuję w ogóle ten model? Dlaczego? Ponieważ na LiPo 3S ta koparka jest żywsza, to znaczy szybciej się porusza, szybciej się obraca, szybciej chodzą te ramiona, więcej, że tak powiem, wykopię, to znaczy może nie tak czasowo więcej, jak silniej. Po prostu tam na niektórych filmikach widzicie, jakie ja duże kamienie podnoszę, duże kamienie wykopuję i jest to właśnie za pomocą, czy dzięki temu akumulatorowi. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o akumulator 3S, najlepszym rozwiązaniem byłoby założyć do tej koparki dla bezpieczeństwa, żeby Wam się nic nie stało, zarówno z płytą, jak i z siłownikami czy silnikami w serwomechanizmach. Dobrze by było założyć małe C. To znaczy producent, oni mi tam polecili w wiadomości, żeby założyć maksymalnie akumulator 25C. Najlepiej jak to będzie 15C, 20C, ale maksymalnie, żeby nie przekraczać parametru 25C oraz 1500 mAh. Przy tych 20C, 25C 1500 mAh. Chyba że to już jest moje spostrzeżenie. Chyba że tak jak ja tutaj mam, zwróćcie uwagę, mój akumulator to jest LiPo 3S. O, dostroiła się ostrość. 11,1 V, 45C, 1000 mAh. I powiem Wam szczerze, że na tym akumulatorze kopię, ma się maszyna dobrze do dnia dzisiejszego. I po prostu nie możecie przekraczać wartości 1000 mAh. Najlepiej, żeby LiPo 3S do tej koparki było maksymalnie 1000 mAh i dla Waszego bezpieczeństwa 25C. Ja, no jak widzicie, używam 45C. Na chwilę obecną wszystko dobrze chodzi. Maszyna sprawuje się bardzo dobrze. Dalej kopie, dalej jeździ. Jak widzicie, jest brak tutaj kabiny, ponieważ ściągnąłem sobie ją i pomalowałem. Po prostu robię sobie takie odświeżenie
koparki, chcę ją troszkę przemalować, chcę ją troszkę zmodyfikować. Jak mi to wyjdzie, czy mi to wyjdzie i efekty zobaczycie sami w kolejnym filmie. Nie wiem, czy to będzie następny film, ale na pewno już niedługo taki film się pojawi. Natomiast poza tym, że ściągnąłem tą kabinę do próbnego malowania, no to nic w tym sprzęcie w mojej koparce jeszcze nie wymieniłem. Wszystko chodzi tak, jak ją zakupiłem, w oryginale tak wszystko chodzi. I zwróćcie uwagę, mój akumulator to jest 11,1 45C 1000 mAh. I powiem Wam szczerze, że mam tą koparkę już długo, już nie pamiętam, nie odpowiem Wam kiedy, ale tam gdzieś na moim kanale jest na pewno filmik, ponieważ taki nagrałem i wrzuciłem z rozpakowania modelu, jak model do mnie przyszedł i go rozpakowałem, no to właśnie od tego dnia go użytkuję, nie pamiętam co to było, luty, marzec, czyli jakieś 4 miesiące już są, teraz mamy lipiec, 4-5 miesięcy już użytkuję ten model. Wcześniej użytkowałem na akumulatorze LiPo 2S. To jest akumulator, który ja sobie dokupiłem. Ja go wcześniej zakupiłem do mojego WL Toysa. Jeździłem WL Toysem na nim, również tam mi brakowało przyspieszenia. No to właśnie do tego WL Toysa dokupiłem ten LiPo 3S, na nim również jeżdżę na tym akumulatorze również WL Toysem i zastosowałem go do mojej koparki. I jak widać na chwilę obecną wszystko chodzi. Ale na przykład taki akumulator LiPo 2S 7,4V 2500 mAh 25C nic nie zrobi elektronice, ponieważ tu mamy zapas woltażu, że tak powiem, możemy troszeczkę więcej mAh dać, czy większe C. Ja tu akurat nie mam, jak zwrócić uwagę, 25C i też jest całkiem sensowny ten akumulator. Tutaj mam, zwróćcie uwagę, chciałbym Wam pokazać, to jest oryginalny akumulator, który był wraz z koparką w pudełku i producent daje tutaj, jak zwrócicie uwagę, również 2S, czyli 7,4V, 1200 mAh. I tu akurat oznaczenia nie ma, natomiast pisał mi właśnie ten producent na Facebooku, że te akumulatory również są 25C. Dlatego to 25C dobrze by było, żeby nie było przekraczane, jeżeli chodzi o dobór akumulatora. I jeżeli, tak jak już wspomniałem i powtórzę to kolejny raz, jeżeli chcecie 3S, nie przekraczajcie 1000 mAh. Najlepiej, no tak jak mówię, no ja te 45C używam, maszyna chodzi, ma się dobrze, nic nie wymieniłem, ale żeby nie chciałbym po prostu, żeby Wam się coś stało z Waszymi modelami, żebyście do mnie pisali, że przeze mnie Wam coś się stało, czy spaliliście sobie model, to dla pewności załóżcie sobie taki akumulator LiPo 3S 25C 1000 mAh. Na pewno Wam maszyna będzie chodzić, na pewno Wam się nic nie stanie i wtedy nie będzie problemu z jakimiś tam wymianami, czy kłopotami, żeby ściągnąć, dostać płytę sterowanie do tego modelu. Ja Wam tu jeszcze pokażę, tutaj mam kilka takich przejściówek, jak widzicie, jedną sobie zrobiłem sam, bo akurat nie miałem u siebie takie końcówki, ale śmiało można dokupić oryginalną. Zwróćcie uwagę, no musicie mi uwierzyć na słowo, że do tej pory nic nie wymieniłem, ponieważ inaczej nie jestem w stanie Wam tego przedstawić, natomiast tak jak mówię, no jeszcze nie wymieniłem żadnych podzespołów, czy to elektronicznych, czy to mechanicznych, w związku z tym, że zastosowałem ten akumulator. Jak widzicie, wszystko chodzi dobrze, a tak jak mówię, ja zastosowałem ten akumulator właśnie z tego względu, że po prostu ta koparka jest troszeczkę żywsza na tym moim LiPo 3S. Dlatego też jeszcze tu Wam pokażę, nie wiem, czy to będziemy teraz widzieć porównanie takie, jak jest na 2S. O, zwróćcie uwagę, jak to ramię idzie do góry. O, jak się koparka obraca, jest po prostu, jak zauważycie, bardzo taka wolna, ociężała. Z tego względu, przez to też słabiej, jeżeli założycie taki LiPo 2S, to słabiej będzie kopać, to znaczy no takich głazów może nie podnieść. Nie wiem, ponieważ nie próbowałem. Ja tak jak mówię, te wszystkie filmy nagrałem na tym moim akumulatorze 3S. Te, które tam gdzieś właśnie te większe kamienie podnoszę. I teraz zwróćcie uwagę, jeszcze raz założyłem ten 3S. Samo to zobaczcie, jak to ramię i jak cała ta wieża, że tak powiem, kręci się na tym akumulatorze. Jest szybciej. Jest szybciej, jak widzicie, jest lepiej.
i przekłada się to na siłę, jeżeli chodzi o kopanie w takim terenie kamienistym, w terenie, w którym mamy jakieś takie większe kamienie, większe jakieś głazy i możemy troszkę lepiej, że tak powiem, kopać tym modelem. Dlatego też, tak jak mówię, ja używam akumulatora wspomnianego już niejednokrotnie. 3S45C 1000 mAh, jest wszystko w porządku, maszyna pracuje do dnia dzisiejszego. Tutaj zwróćcie uwagę, mam akumulator z mojego Quantuma, to jest również lipo 3S. Z tym, że tak jak widzicie, tu jest 50C, 5,5 tysiąca mAh. I przypuszczam, że jakbym założył ten akumulator do mojej kopatki, no to przypuszczam, że sytuacja by się powtórzyła taka sama jak u Was, czyli możliwe, że nawet nie zdążyłbym pokopać, że po włączeniu by się coś spaliło, czy to płyta, czy to silniki. Ponieważ 50C i do tego jeszcze taka pojemność, 5,5 obciążenie, to jest po prostu za duże. To jest za duże. Także jeszcze raz Wam podpowiadam, jeżeli chcecie używać, ja używam i jeżeli Wy również chcecie używać akumulatora LiPo 3S do tego modelu, do Huina 1593 zielonej, który jest przystosowany do działania w tym zakresie, w tym woltażu, ale tak jak już wspomniałem kilkanaście razy, zamontujcie czy załóżcie sobie akumulator maksymalnie 25C 1000 mAh. Wtedy będziecie pewni, że płyta Wam się nie spali, silniki Wam się nie spalą, nic się tej koparce nie stanie. Możecie założyć, tak jak ja mam, 45C 1000 mAh. U mnie chodzi, u mnie pracuje, więc u Was też powinna, ale dla bezpieczeństwa to, co mam, taką jaką mam informację od producenta, od Opto Toys, możecie sobie tam gdzieś na Facebooku znaleźć, w wyszukiwarce facebookowej wpisać Opto Toys, tam jest ich strona, możecie tam się do nich dołączyć, czy dodać ich do, poprosić, żeby Was dodali do znajomych i wtedy możecie z nimi korespondować i możecie się właśnie z nimi porozumieć za pomocą angielskiego, takiego łamanego. Oni tam piszą takim łamanym angielskim, ale spokojnie da się z nimi dogadać. Dlatego też od nich mam informację. LiPo 3S, 25C, 1000 mAh. Wtedy koparka będzie działać, wtedy elektronice nic się nie stanie, wtedy silniki będą całe. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Przykro mi, że stało Wam się tak, jak się stało, czyli że sobie spaliliście swoje sprzęty, że wasze płyty, że wasze sterowanie i silniki gdzieś tam się popaliło. Znaczy, jeżeli chodzi o silniki, to wam się nie spalił silnik, tylko tam na silniku jest zalutowana taka pastylka, taki bezpiecznik, coś w rodzaju bezpiecznika, topnika. Wystarczy rozebrać tutaj serwomechanizm, wyciągnąć silnik, przelutować tą pastylkę i powinno wam to chodzić, ponieważ to jest takie zabezpieczenie właśnie, żeby nie spalić silnika. Jeżeli wam się na płycie głównej, płyta główna spaliła, no to niestety, ale już pozostaje wymiana. Można próbować się bawić w dopasowanie części komponentów, no ale może to być ciężkie i żmudne zadanie. Musicie wymienić sobie płytę. Także no, przykro mi bardzo, jeżeli tak jak mówię, dużo czy no, była część waszych wiadomości czy informacji, ja to odczytałem z poniekąd taką pretensją, no przepraszam Was za to, nie przypuszczałem, że po prostu takie problemy się pojawią. No i tak samo, no nie zwróciłem Wam uwagi wcześniej, że jeżeli 3S 1000 mAh to jest maksymalnie i najpewniej to jest 25C. Ja używam 45C, model chodzi, jak widzicie jest sprawny, nic w nim nie wymieniłem, tu mi musicie uwierzyć na słowo, ponieważ no, nie jestem w stanie Wam inaczej tego udowodnić. W każdym razie model działa, pracuje i kopię dalej. Za niedługo już doszły do mnie chwytaki, no już chwilę wcześniej, ale jakoś tak nie było czasu złożyć filmu. W końcu nagram, złożę ten film i coś tam podniosę, jakieś patyki, jakieś kamienie, cegówki już chwytakami. Także na pewno taki film się pojawi. Kiedy dokładnie to nie wiem, ale na pewno wkrótce taki film będzie. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do komentowania, do zostawiania łapek. Dajcie znać, co sądzicie o filmie, o Waszych modelach, czy o modelu. Macie jakieś pytania, na które umiem i będę w stanie odpowiedzieć. Bardzo chętnie to zrobię. Chcecie, kontaktujcie się ze mną, czy to w komentarzach, czy to mailowo, tak jak się kontaktujecie, czy to za pomocą Messengera. Tam na Facebooku, jak wpiszecie Pawcio Paw, to mnie znajdziecie. I możecie się ze mną kontaktować. Jak tylko będę w stanie, będę umiał, chętnie pomogę, chętnie odpowiem. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Wracając jeszcze do kabiny. Jak widzicie, kabina została ściągnięta z mojego modelu. Z tego względu, że chciałbym właśnie zmodyfikować mój model
jakoś inaczej kolorystycznie. Powiem szczerze, że zmobilizował mnie, czy tak zainspirował, o, to będzie najlepsze słowo, zainspirował mnie do tego mój kolega zresztą, który też jest moim widzem i ja jego również, Łukasz Peber. Przy okazji pozdrawiam cię bardzo. I zainspirowałeś mnie do tego, ponieważ bardzo dobrą robotę zrobiłeś w swoim modelu. Bardzo mi się podoba twój model. Jak został właśnie przerobiony, czy zmodyfikowany, pomalowany, oświetlenie dołożone. W moim mam nadzieję, też coś takiego będzie. Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe, że troszeczkę od ciebie odgapiam. Ale po prostu zainspirowałeś mnie tak, że też stwierdziłem, że coś ze swoim modelem zrobię. Także bardzo dobra robota, jeżeli u ciebie chodzi. A czy u mnie to wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że już niedługo będziecie mieli okazję, zarówno ty, Łukasz, jak i reszta widzów, będziecie mieli okazję zobaczyć, czy mi to wyszło, czy mi się to udało, czy mi to wyszło i jak mi to wyszło. Także tylko z tego względu jest zdemontowana kabina.